da tanky pod Sinasty, pożarną straż wysłali, by Jezusa dusza pełnym gazem, ratując wyjechali. Brujemy przez Trębackie, krakowskim pomykamy i przez Karową na dół, na tankę zajeżdżamy. Przez naród zaczynamy na grandę się przepychać, a dym pierojski taki, że nie ma czym oddychać. Już łapiem za toporki i ruchy, że drabina, i cała operacja na dobre się zaczyna. Się pali jak cholera, jak cholera. Tym na trzecim piętrze goziaki z okna trzesie. Ratujcie, Włosi, pale! Zajęli spodnie mieście! Więc krzyczy spać pan w siatkę do niego pełnym głosem. Gość skoczył, ale obok i jest nie zarył nosem. A się pali jak cholera, jak cholera, jak cholera. Ogień pali jak cholera, biega do mostu. Naród stoi, łeb zadziera, łeb zadziera. Tymczasem z drugiej strony nadjeżdża pogotowie. Gość leży na asfalcie i dziurę ma dwie w głowie. Więc nagle jak nie wrzaśnie przy ludziach bez krępacji: ratujcie moją babcię, została w ubikacji! Tak, już się pali jak cholera, jak cholera, jak cholera. Ogień pali jak cholera, nie wiadomo skąd. Naród stoi, łeb zadziera, łeb zadziera. Więc Franek po drabinie w zmączonym kombinezie po tego gościa babki na grandę ogień lezie. Za 10 minut wraca, przynosi parę kapci i mówi do faceta, że to są resztki z babci. Się pali jak cholera, jak cholera, jak cholera. Ogień pali jak cholera, nie wiadomo skąd. Naród stoi, łeb zadziera, łeb zadziera. Męczyliśmy się długo na tamce pod 13, a pożar był widoczny nad całym prawie miastem. To Polki byli w ruchu, ulica cała w wodzie. Walczyliśmy z tym ogniem, aż podziw był w narodzie. Trzy godziny my gasili, my gasili, my gasili. Bo strażacy w takiej chwili bardzo dzielni są. Wszyscyśmy się dołączyli, pomocili. Dzięki wierności straży pożarnej fundamenty domu zostały uratowane! Zostały, bo nie były drewniane! Szanowni Państwo, i takim akcentem troszeczkę humorystycznym dziękuję bardzo za wysłuchanie. Modrylen Burzyn.